Bądź sobie kurwa mną! Anon Level 15. Twój stary Marian, stara Grażyna. Mieszkasz w małym miasteczku, tak naprawdę to wiocha, ale chuj. Malownicza wieś nazywa się Sztolec, Każdy ze sztolca ma pierdolca. <gryry> Na tym jebanym zadubio nie ma nic ciekawego do roboty oprócz dziwkarstwa i alkoholizmu. W sumie jest też taka mała jednostka OSP strażacy ochotnicy. Raz nawet, bo płacili strażakom od wyjazdu, to debili podpalali ogródki działkowe, żeby było co gasić i żeby wpadło trochę hajsu na wódkę. Przy OSP działa orkiestra dęta. Garaża stwierdza, że muzyka tak w chujcie rozwinie, więc zapisujecie na to gówno i się męczysz od dzieciaka do teraz, bo dwa razy w tygodniu zapierdalasz i oglądasz tych wszystkich najebanych starszych panów, którzy pod pretekstem gry na instrumentach dentych wygrywają hajnały. Ale butelkami z wódką w małej kanciapie klarniecisty. Raz nawet chciałeś spróbować ich mikstur, patrzysz żubrówka. Kolor jak żubrówka, butelka jak żubrówka, nawet trawa w środku. Bierzesz łyka, to kurwa olej do smarowania tłoków w instrumentach. Tydzień czasu srasz oliwką, bo tego nie wysikasz. Brak profitu. Na każdym graniu napierdalasz tylko umpa, umpa, a kapelmistrz ci obiecuje, że w końcu cię awansuje na inny instrument i zaczniesz grać jakieś melodie. Na przykład Rocky Balboa jak biegnie po plaży i wbiega na schody. W końcu dostajesz upragnioną trąbkę. Kurwa radości nie ma końca, czujesz się jak jebany Louis Armstrong. Odpalasz internety, uczysz się melodyjek, nawet całkiem ci idzie. Co impreza w domu, to jak się starzy i wujostwo i ciotostwo napierdolą, to cię wołają. To im grasz róża, czerwona, biało kwitnie bez. Wuja mi cieszy, ryja, jakby co najmniej wygrał żubrerka spod kapselka. Pewnego razu roku 2008 stacja telewizyjna TVN wypuszcza program Mam talent. No no to ty jak ten debil, co tydzień dwudziesta wykurwiasz przed teleodbiornik i oglądasz. A to jak jakaś dziewczynka śpiewa niemena, czy tam ktoś inny skacze na piłce, no jesteś oczarowany w chuj. Myślisz sobie, ej, w sumie. Nie było nikogo na trąbce, <laughs> zapisujesz się do następnej edycji po wstępnych castingach udaje się. Dostajesz odpowiedź, że zakwalifikowali cię do następnego etapu, bo w sumie beka z typa co gra na trąbce, a ty z pazmami swojej wyobraźni już widzisz tabliczkę z napisem Warszawa. No kurwa ty, ty z sztolca co ma pierdolca masz jechać do miasta Warszawa i jeszcze na żywo zobaczysz tę panią doktor Chylińską i Wojewódzkiego rekse. Matka cię odjebała w najlepszy garnitur po dziadku, bo swojego nie masz. No, wyglądasz jak jakiś Al Capone, tylko taki po wylewie. Matka daje ci wór żarcie, jakbyś miał się zgubić w tym mieście, już nigdy nie wrócisz na swoją wioskę. Kupuje ci bilet na pociąg, ale sama nie wytrzymuje i kupuje sobie też. Jedziecie razem, myk, wsiadacie w Kujawiaka relacji tyfusowo-główna Warszawa i jedziesz do tej całej Warszawki, zaznać odrobiny luksusu. Trafiasz pod budynek Tafałenu, kolejny. Kolejka w Chuj Ludzi, czekasz chyba z 12 godzin w okropnym upale, w tym dziadkowym garniaku, który spokojnie pamięta czasy wujka Juska Stalina. Przed tobą jakiś gość na indiańskiej gitarze gra jakieś rock gówno, co twój stary w zawodówce słuchał zanim przerzucił się na zenka Martyniuka. Potem jakieś cyrkowce i akrobaty z piłką. Twoja kolej graża w kulasach razem z chołownią i prokopem. Ty na scenie nieśmiało mówisz do jury: dzień dobry. I zaczynasz zgrać na tej trąbeczce. Najlepiej jak tylko potrafisz. Feels good.ink Jak nagle nie je było. De, 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 Trzy czerwone xy. Ochuj, chodzi, gif? Wojewódzki wstaje i mówi. O kurwa, jaki młody, niezdolny człowiek. Głosujemy, Agnieszka? Anon, no jestem na nie. Doktorka. No, Anon, sorry. Wojewoda wstaje. No kurwa, sorry, nie przechodzisz dalej. Kariera poszła się jebać Smutna żaba JPG. Nie dociera do ciebie jeszcze, że zostałeś wyruchany przez los. Schodzisz ze sceny, nucisz perfekt, że musisz ze sceny zejść niepokonany. No to jeszcze na odchodne rzucasz gest jak Breivik na sali rozpraw. Niech wiedzą, że tak łatwo nie idzie cię złamać. Ale tak naprawdę wchuj smutno, smutna żaba 2JPG. Przecież byłeś najlepszy. Byłeś jak Louis Armstrong, tylko po polsku. Ty, Anon, ze sztolca. Wychodzisz tylnym wejściem ze studia TVN-u, patrzysz, a tam w przerwie od Dubi kendens, you can dance. Stoi on. Agustine Gurola. Stoi jebaniutki, pali sobie cygaro. Bounerekse, napierdala przez telefon w tej swojej pięknej kastylijskiej mowie. Ty koście jak nic, no bo w końcu Agustin, gość z telewizji, a you can dance oglądasz od pierwszej edycji. Czekasz grzeczniutko, aż panego rola skończy nawijać przez komórkę. Patrzysz, jak dopala cygaro. Wkłada telefon do kieszeni marynarki, już chwyta za klamkę drzwi oznaczonych plakietką z logiem You can Dance. No to ty szybko podbiegasz i wołasz, Panie Agustinie, mogę prosić o autograf? Agustin, lekko zmieszany, ale coś tam wymamrotał pod nosem, wziął od ciebie długopis, machnął jakiegoś zawiasa na bilecie PKP, który kupiła ci graża. No teraz kościej w chuj. Mówisz mu, że jesteś wielkim fanem, że wybitny z niego choreograf, że oglądasz program, a ten tylko si, si, tak, tak. I znika szybciutko w drzwiach studia TVN. Spotkanie z mistrzem natchnęło cię, do głowy wpada ci genialny plan. Będę tańczył. Sprzedajesz trąbkę, kupujesz sobie luźne spodnie, żeby być taki hip-hopowiec, i zaprzyjaźniasz się z okoliczną grupą breakdancerów, którzy co piątek tańczą pod jednym ze śmietników na dzielnicy Mokotów Górny. W międzyczasie żegnasz Grażynę i odprawiasz się z powrotem do Sztolca. Twoje nowe ziomki nauczyły cię już sporo: zegareczek, jakiś wygiba z nogą. Gleba, nawet kręciołek na głowie, ale to rzadko robisz, bo nie masz żadnego kasku ani czapki, a szorowanie czołem o bo botonowe kostki no nie czuj dobrze człowiek PNG. Przychodzi sądny dzień. Castingi do you can Dance. Strenowałeś kurwa cały rok. Wiesz, że dasz radę. Otwierają się drzwi od Wchodzisz, patrzysz. A tam ta sama babeczka, co na castingu do mam talent cię przyjmowała. Jak się nie wyjebałeś, jak ona nie spadła w krzeszła, ty kurwa w szoku, a ona kurwa w rechot. O, jaki kurwa, młody, niezdolny człowiek! O, kurwa, znamy film, znamy melodię, nie wiemy, co grałeś. Śmieje się z ciebie, pizda jedna, operator kamerki tak samo. Morale to ci jebły z level over 9000 na level jakiś minus 9,9999, no ale się nie poddajesz. W końcu obiecałeś sobie, że zostaniesz tancerzem, że będziesz pracował razem z panem Egurolą. Babeczka z jury opanowała się. Kamerzysta zmienił już spodnie, bo poszczał się ze śmiechu na twój widok. No, panie Trębacz, prosimy o występ. A ty, jak nie odjebujesz jej najlepszych figur tanecznych. Stójka, przekładanka, hop. Babeczka w szoku, że jednak taki utalentowany jesteś, mówi. Anon, gratuluję, dostałeś się do programu. Jakiś czas później zakwalifikowali cię do programu, ale przychodzi pora głosowanka. Głosowanko, zapraszam. Kinga rusin na kulisie. Piruk płacze, ego rola myśli. Ta trzecia długie w nosie. Please, chcesz ten jebany bilet lotniczy. Jeszcze jakiś czas temu nie sądziłeś, że wyjdziesz poza Sztolec, a tu walka o bilet do Lizbony. No chuj. Odpadasz, ale pan Agustin mówi O kurwa stary, proszę o to bilet PKP powrotny do Sztolca, odpocznij, a potem wpadnij do mnie do Warszawki do Egu rola Dance Factory. Ale pod Jarka znowu. No pan Agustin ma coś w sobie, że porwałby za sobą tłumy. Nie mijają dwa tygodnie, a ty już z powrotem w Warszawce. Matka ci dała całą torbę słoików, żebyś głodem nie przymierał. Stawiasz się pod studem tańca pana Eguroli. Jest czwarta rano, trening dopiero na siódmą. Widzisz ciecia kręcącego się na korytarzu, patrzy na ciebie podejrzliwym wzrokiem. Uchyla lekko drzwi, wychyla się i kulturalnie po polsku pyta. Pana, a czego? A ty mu tłumaczysz, że pane górola, że program, że kazał ci przyjechać, a ty nie masz się gdzie podziać, to szegasz pod studiem. Cieć patrzy na ciebie, od szluga i woła: No to zapraszam do fabryki, szychta dopiero o siódmej się zaczyna, opierdolnij se pan na kanapę. Wchodzisz do środka, twoje nozdrza atakuje zapach Wunderbaum, Citrony, zmieszany z Old Spice'em, Barakuda. W dodatku ten dym z fajka pana ciecia, zapach cygara za dwa złote z kiosku, twój stary, tak pali, jedenaście papierosów z jednego cygara. No jesteś kurwa w niebie, tak musi pachnieć na Kubie. Pan Augustyn podchodzi z Kuby. Wystalkowałeś go na Wikipedii. Wiesz o nim wszystko, że matka Polka, ojciec kubański lekarz, że przyjechał do Polski jak miał 5 lat, że uwielbia tańce latynowskie inne takie. Czas mija szybko. Za 15.07 wchodzi on. Agustyn i cichutko przemyka do swojego biura. Widzisz tylko jego jasno-błękitną marynareczkę. W międzyczasie weszła ekipa taneczna, która pracuje dla pana Agustina. O, siemano, fajnie, że jesteś. Ten numer z zegareczkiem w czasie programu... Klasa, ale my tutaj to tańczymy trochę inaczej, wszystkiego się nauczysz. No nikt nie był dla ciebie w życiu tak miły. Nawet pan burmistrz stolca, jak raz na dniach miasta stanął koło ciebie z talerzem grochówki i zakryzał bułką, się uśmiechnął, trochę zupki mu skapnęło na krawat i koszulę i mówi do ciebie O, panie Anon, pyszna grochoweczka." Zawsze cię taka sympatia wzruszała, bo wiedziałeś, że to było dobre, takie prosto z serduszka, tak samo jak słowa tych tancerzy pana Eguroli, Odjebany w świeżo wybrany dresik, stajesz zresztą nowych ziomeczków na sali, cieplutko, cała ściana luster, barierki i inne takie. No generalnie czujesz luksus kurwa. No, jakbyś się przesiadł z jebiącego Menelem tramwaju, co najmniej do Poloneza polonezakaro. Z blokersami od breakdensa to się oglądaliście tylko w rozmytym odbiciu w pleksiglasie od wiaty śmietnikowej. A tutaj kulturka! Gdzie niegdzie na sali talecznej flaga kubańska, jakieś inne znaczki, co to nie zwracasz na nie uwagi. 10 po siódmej na salę wchodzi Agustin Gurola. No, widać w jego ruchach klasę. Te kubańskie kocie ruchy. W jego wyglądzie zdziwiło cię tylko to, że nie miał na sobie tak jak zwykle świetnie dopasowanej marynarki, prostych eleganckich spodni i wypolerowanych na błysk półbutów, ubrał się w jakiś oliwkowy t-shirt i bojówki, a do tego założył na głowę jakąś śmieszną beretkę i czarne wypastowane oficerki, takie za pół łydki. Myślisz sobie, że to może część treningu. Już wiadomo, jak pan Augustin wprowadza na zajęciach żołnierski dryk i dlaczego tancerze jak oddział wojskowy tak równiutko tańczą. Fajno. Oglądałeś Czterech Pancernych, to w takie żołnierskie klimaty jarają. Mistrz pokazuje wam nową choreografię i mówi, że no, trzeba w ją dopracować, bo tańczymy na Sylwestra z TVN pod piosenkę pani Maryli Rodowicz. Kolorowe jarmarki, latino, extended remix, fit pitbull. O kurwa. Egurola się wczuł, pokazuje i macha bioderkami, Unos, dos, tres, quatro. Unos, dos, tres, quatro. Tańczycie modern jazz z elementami walca wejteńskiego i czaczy. Gdyby tylko ziomki spod śmietnika to widzieli. Dni mijają, trening za treningiem. Pan Agustin nawet raz cię pochwalił przed całą grupą, bo świetnie zrobiłeś pasodoble tortilla i quesadilla chase. Poklepał cię po ramieniu, zajebiście, no, no, bueno, no bueno, mój amigo. O oh, kurwa, pan Agustin nazwał cię swoim przyjacielem. Przez pół roku tańców u niego znasz hiszpański perfekt. Bez problemów wiesz i potrafisz odróżnić głupią puta od głupiego kabron. A jeszcze wiesz, że prawdziwy tancerz powinien mieć duże kochones Kościej w chuj, że nazwał cię jego przyjacielem. Po treningu pan Agustin zaprasza cię do siebie, do swojego biura, na szklaneczkę rumu, dobre cygarko i tak ogółem pogadać. W biurze oprócz wielkiej, rozpiętej na całej ścianie kubańskiej flagi widzisz zdjęcia w ramkach. Czarno-białe, a to jacyś ludzie w dżungli. O, pane Gurola tak majestatycznie w beretce, jakieś jakieś inne zdjęcie z jakimś panem brodaczem, w tle ze starego gramofonu leci buena vista Social Club. No czujesz się kurwa jak w Hawanie Ach ten pan Egurola Siada Janon, musimy pogadać Herbatki może Z brązowym cukrem z kubańskich plantacji A może szklaneczkę rumu Masz zapalce cygarko Też kubańskie No szczęki to chyba z podłogi nigdy nie pozbierasz A nie Egurolejla No kurwa jestem w chuj wdzięczny on do ciebie, a przestań, a non Mów mi, Agustin. To co? Brudzio? No, zaraz ocipięjesz ze szczęścia. Agustin, Egurola na kurwia z tobą, brudershaft. Podchodzisz do niego ze szklaneczką wybitnego rumu. Nadstawiasz się lekko bokiem, żeby nie bodziać Agustina kościołem, bo w końcu podiarka z tego wszystkiego jest. Przeplatacie się ragumi ramionami. Egurola, chlup. Ty, Anon, chlup w ten głupi dziup. Agustin szczepuje szklankę. Zasalutował ci. Ty jemu też. No anon. teraz to możemy gadać. W tle leci Guantanamera, oryginalne nagranie nieco przygłuszone od głosami bomb spuszczanych przez Amerykanów w te Świń. Ale jest milutko. Czuj dobrze, człowiek. Anon, jesteś tancerz rewolucyjny. No, kurwa, takich jak ty nam potrzeba, mój amigo! Chwytasz się za pierś i stoisz dumnie na baczność, jak piłkarze polskiej reprezentacji w meczu o wszystko i meczu o honor. Łzy lecą same po poliku. Będziesz tańczył ze mną w pierwszej parze. Instant zawał o i chodzi. Jeszcze niedawno pasałeś muchy na głównie przed dworcem kolejowym w Sztolcu, a teraz jesteś partnerem tanecznym Augusty na jego roli. No, świat ocipiał! Agustin podszedł do gramofonu. Wyłączył go. Włączył radyjko, RMFy czy jakieś inne radia Z. Jak nie reklamy leku na ból dupy i swędzenie sromu albo wyciągi ziołowe z na ruchanie, to wiadomości i raz na jakiś czas pioseneczka. Grasę cicho w tle. Góral do ciebie. No. Teraz muszę Acianon ja wtajemniczyć w moje tańce, bo inaczej się zesrasz jak będziesz miał wyjść na scenę. O kurwa Piosenka Moniki Brodki przerwana Bo jakieś kurwa kataklizmy na Haiti Trzęsienie ziemia czy jakoś tak Egurola naprawdę chwycił pod jarę volumon i się śmieje dziko jak jakaś małpa O kurwa no, słyszysz Haiti o chuj Haitińczycy Jak ja nienawidzę Haitińczyków I wyłączył radio pokładając się ze śmiechu Myślisz sobie no ludzka tragedia A ten drze jakby to było coś super no ale nie wnikasz, to twój mistrza, ty jesteś jego adjutantem. Dobra, Anon, zwijamy na chatę, bo późno. Jutro bądź wcześniej to ci wszystko wytłumaczę. Podrzucić cię? Nie masz chaty, ale żeby przypału nie było przed Agustinem, to mówisz, że nie, mieszkasz niedaleko pałacu kultury, to niech cię podrzuci na jeden przystanek, bo tam nie ma za bardzo gdzie stanąć, to sobie z buta podreptasz. Przynajmniej będzie bliżej na centralny, żeby przekimać. Wychodzicie z fabryki tańca, a tam piękny, klasyczny wóz cały na czarno i takie wykurwiste płomienie po bokach. Widać, że górola za High Shuby Duby Dance ładnie się bawi. Wsiadasz do wozu razem z nim, ten przekręca gałeczkę od rady odbiornika, nagle wykurwia. Ta-da-ta-ta-ta, ta ta, 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 ta ta radio espantoso! O kurwa, myślisz sobie, skąd w Polsce i to w Warszawie latynoskie stacje radiowe? Ale nie wnikasz. Egurola cię wysadza przy Pałacu Kultury i Nauki, a ty śmigasz na centralny. Na odchodne rzucę ci jeszcze... Vamos, Anoneiro! A ty do niego... Vamos, Agustino! Zgodnie z poleceniem swojego nowego przyjaciela wpadasz na trening następnego dnia trochę prędzej. Wchodzisz do rola Dance Factory. Nie witacie cię cieć. Pewno skrobi pęd trzciny cukrowej z kładziku na Wchodzisz na salę treningową, a tam w kółku stoi czterech typa wraz z Agustinem. Każdy odjebany w tę ubranko Agustina co je na treningi zakłada. Oficerki, każdy w beretce i na zielono ubrany. Agustin woła od progu Buenos dias, comandante Anoneiro. Ty mu odpowiadasz No kurwa, buenos dias Agustin, co ho tutaj ho? Agustin coś tam mamrocze pod nosem, każe ci iść do szatni i wciągnąć nowe ubranko. Patrzysz, że przygotował dla ciebie takie same oficerki, beretki i mundurek w pięknym oliwkowym kolorze. Myślisz sobie, że gdyby wtedy ten wojewódka by ci nie powiedział, że jest chujowy trębacz, to byś w życiu nie pomyślał, że dojdziesz kiedyś tak daleko, człowiek sukcesu, Wave. Idziesz w swoim nowym uniformie na salę taneczną, dumny jak skórwy syn, ale widzisz, że towarzysze gór roli się rozchodzą. Szybko rozpoznajesz wśród nich panią Iwonę Pawlowicz, której mundurek wyróżniał się tylko tym, że na ramieniu, tuż pod flagą kubańską, miał wyhaftowaną flagę Jugosławii. Zaraz obok niej, spod innej beretki, wystajeły sylwetki. A to pan Piotrek Galiński, również juror tańca z gwiazdami, a trzeci towarzysz, to największa niespodzianka. O kurwa, pan Robert Janowski, ten z konkurencyjnej stacji TVP. Trzyma w ręku teczkę z podpisem: Wytyczne dla tancerzy JTM, Top Secret Karar. No łapie nie niemałe zdziwko, że twój mistrz tańca robi choreografię nawet do programów TVP. Nie wnikasz dalej. Z treningów z Egurolą w mig wyłapałeś, żeby nie zadawać zbędnych pytań. Egurola podchodzi do ciebie, żegna krótkim, oficerskim pozdrowieniem Pawlowić, Galińskiego i Janowskiego. No, Anon! Czas, żebyś poznał mój największy sekret. Czas na rewolucję! Viva la rewolucją! Viva la Cuba! Augustin staje przed tobą i oświetlany światłem sufitowej żarówki Marki Ostram dumnie wypina pierś do przodu i patrzy gdzieś w dal. I ty już, kurwa, wiesz, kto to jest. Wszystko układa się w całość. Tak, Amoneiro, to ja. Agustin Egurrola, bohater rewolucji kubańskiej. Viva la wiwala viva la Cuba. O czym swoim nie wierzysz? Co prawda, wcześniej dziwiły cię te wszystkie flagi kubańskie czerwone gwiazdy porozwieszane, gdzie się da i manifest komunistyczny na biurku pana Agustina, ale szybko się przyzwyczaiłeś. Zresztą nie tobie krytykować czyjeś zainteresowania. I to właśnie w tym momencie cię olśniło Skąd Egurola zaczerpnął pomysł Żeby swoje studia nazwać Fabryką tańca Eguroli Egurola Dance Factory Tak anon, na Kubie też zakładałem fabryki Czas rozpocząć partyzancką walkę O taniec, o wolność Libertad, libertad Jak mogłeś się nie zorientować wcześniej Że ten miły, sympatyczny, zawsze uśmiechnięty choreograf To kubański, komunistyczny bohater narodowy Che Guevara Ulubieniec młodzieży że twarz milionów koszulek na całym świecie. Ten jeden moment, ta jedna chwila uświadomiła cię, że przez Twoje chore ambicje dałeś się wciągnąć w struktury kubańskiej rewolucji komunistycznej. Agustin dalej przemawiał. Moje imię i nazwisko to przekrywka. Naprawdę nazywam się Ernesto Rafael Guevara de la Serna. Ernesto Guevara Guerrillero Heroico. E-Guerrillero. Egurola. Z wrażenia dlałeś. Umudziłeś się w biurze Eguroli w jego fabryce tańca. W tle leci Buena vista Social Club. Hasta siempre, komandante Cze. MP3. Agustin nalał szklaneczkę zimnego rumu i zaczął opowiadać, jak po zakończeniu rewolucji na Kubie, będąc ministrem, udał się w podróż po świecie. I między innymi do państw bloku socjalistycznego. W tym Polski, widząc, co odpierdala Solidarność, osa pragnął temu przeciwdziałać, że na Kubie upaństwowił tysiące plantacji trzciny cukrowej i pozakładał setki fabryk, ale że w Polsce uprawy buraka cukrowego były pod kontrolą radzieckich oligarchów porujących PGR-ami, to postanowił zakładać fabryki tańca i w ten sposób poprzez kubańską kulturę indoktrynizować młode pokolenia Polaków. Dopiero teraz zrozumiałeś, dlaczego w programie dał ci ten bilet powrotny do twojego rodzinnego miasteczka. Teraz ty masz nieść ideę rewolucji. Ty masz się stać prawdziwym geriliero. Ty masz walczyć o Polskę ludową, o Polskę socjalistyczną. Podziękowałeś mu za wszystko, co dla ciebie zrobił i wróciłeś do sztolca. Ty, Anon. Wybitny polski tancerz. Teraz nauczyciel rytmiki w przedszkolu przy szkole podstawowej numer 4 imienia bojowników o wolność i demokrację. Kształcisz dzieci w duchu marksistowskim, godując w ćwiczeniach rytmicznych kolejne wersy manifestu komunistycznego. Rewolucja wiecznie żywa. Viva la revolucion, Viva la Cuba! Hasta la victoria siempre!